Cześć wszystkim z Rezoku! A to jest kolejny odcinek Terrarii. Tak, kolejny odcinek. Nie opieprzamy się, kontynuujemy naszą świetną gierkę. Więc. Ale teraz sobie ładnie was oprowadzę tutaj. Co ciekawego zrobiłem w Terrarii? Pierw. Jeżeli już jesteście bez czy to już zajrzeliście i wiecie mniej więcej co mam nowego. Ale. Pierw sobie tutaj przejdziemy na lewą stronę. Tutaj postanowiłem troszeczkę NPC-tów ugościć, ponieważ troszeczkę ich było mało, a już mam dostępną ilość tam ich nowych, dlatego mam tu porobione domki, specjalne takie, taki korytarz wykorzystałem to z tej jaskini, która tutaj jest właśnie na górze, tej, która, znaczy jaskinia była na dole, a tutaj mamy daszek od tej jaskini. Postanowiłem to, że nie będę robił jakichś takich specjalnych pomieszczeń dla nich, takich wiecie, mało oryginalnych. Wiecie, na przykład taki kwadracik dla każdego. Dlatego postanowiłem właśnie, że z tej jaskini tutaj wykorzystam ją. I przerobiłem akurat na tyle domków. Ich tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mam 8 pomieszczeń na 8 NPC-tów. Nie wiem dokładnie ile ich jest dokładnie. Tak teraz wam nie powiem, bo po prostu nie pamiętam. Ale na pewno mi starczy tych miejsc. W domu jeszcze mam parę miejsc wolnych, dlatego właśnie... Nie martwię się o to. Jak widzicie, tutaj są właśnie... No mapce bym to pokazał bardziej. Kurczę. Czekajcie. Wyłącz mi to. Dobra, nieważne. Oni sobie tutaj mieszkają właśnie. I tutaj mam oczywiście Driadę. Tutaj mam Emerchanta i nowego NPC-a, który się nazywa The Arms Dealer. Czyli dealer, który sprzedaje mi broń. Proch, wszystko związane z bronią palną. Więc zaraz sobie do niego zajdziesz dalej, żeby zobaczymy co on ma ciekawego. I tutaj nam wprowadził się nowy NPC. Jak on się on oryginalnie nazywa? Demonista, okej. To jest pan, możemy go nazwać Demoman w sumie. O, Demon is Rising, dobra. Blood Moon to jest właśnie, jak już dobrze wiecie, czerwony księżyc, po prostu krwawy księżyc, który powoduje, że całą noc będą nas atakować zombie i mają umiejętność otwierania drzwi, więc no nie ciekawie, będą nam przeszkadzać, ale wróćmy do tematu. To jest nasz demoman. Z nim możemy sobie handlować mniej więcej dynamitem, bombami oraz granatami. Tak, póki co tylko tym, a po hard modzie mamy więcej tych przedmiotów od niego oraz jakieś muszą być specjalne wymogi spełnione. Aby u różnych NPC-ów dostawać inne rzeczy. Na przykład u tego Arms Dealera, czyli dealera broni, możemy w nocy kupić więcej itemów niż w dzień. Wiecie, noc, te sprawy, nie? Bo to dealer jest. Tak. Właśnie to jest nasz demoman. No i będę od niego korzystał na pewno z bomb, żeby się nie kopać jak głupi przez skały czy tam coś, tylko będę skupiał bomby i będę się tak jakoś wiercił nimi. Okej, tutaj jest malarz, makro. No, malarz to malarz. W sumie nie omawiałem żadnych NPC-ów, więc mogę wam to pokazać teraz. Tu sobie możemy kupić wałki. Na przykład wałki do klocków normalnych, wałki do ścian oraz wałek, który usuwa farbę. Tak. Czekajcie, to jest do walli, tak? A to jest do bloków, okej. Zaraz mi zabiją tutaj NPC-ów, ale nie bójcie się, NPC-ci zawsze wrócą. Jeżeli mają spełniony wymóg mieszkania, czyli okienko, nie musi być, ale zrobię to dla dekoracji, żeby było ładniej. Musi być po prostu światło w mieszkanku, muszą być drzwi i musi być krzesełko oraz stolik, żeby się pojawili w określonym pomieszczeniu. Musi być też światło, jeżeli nie wspomniałem, ale chyba wspomniałem. Okej. Tutaj się kopią do tych drzwi, ale nie będę się chyba z nimi zajmował. Whatever w sumie. Tutaj oczywiście też dałem sobie lekarkę, mogę się wychilać za jakąś tam określoną należność, jaką ona sobie tam wymyśli. Ale mam full zdrowie, więc nic mi to tam nie da. Dobra, tutaj mamy starszego pana. On się jakoś śmiesznie nazywał w sumie. The Merchant, no. U Merchanta możemy kupić mianowicie rzeczy takie, no w sumie do walki, do przygód. Potki, strzały, torcze, jakby nam brakło żelu. Świnka oczywiście. Mini helmet to jest taka czapka ze światełkiem. Można kupić bagnet. No i takie, no jak widzicie, takie specjalne rzeczy, normalne, takie, no w sumie zwykłe rzeczy.
W sumie nic mi się tu nie przyda, ale omówiony. Teraz do Armzillera pójdziemy. What the fuck, ty co tam robisz? No, na zamku mi zombie tańczy, nie? Jakieś dziwne nowe tańce techno czy coś. On jest najciekawszy z tych wszystkich. To jest Armzillier. U niego możemy kupić strzały, oczywiście kule do broni, strzały, jak i same bronie palne. Na przykład mini shark, którego sobie niedługo zrobimy, znaczy niedługo. Jak nazbieram hajsu, bo mini shark jest bardzo ważny i jeszcze się zobaczycie. Zobaczycie, co z niego zrobię. Bo jak na pozór ma 6 obrażeń, a to jest mało, jak nie patrzeć, no na przykład moje bronie mają po 16, 23. Więc możecie sobie pomyśleć, hej, to jest mało, jak na broń za 35 golda. Ale w tej broni jest haczek, więc zobaczycie w przyszłości jaki. Oczywiście tu jeszcze jest jakiś pistolecik, który mam w sumie lepszy. Oraz jakieś, nie wiem, gun parts. To jest dodatek do zrobienia jakiejś fajnej broni. Nigdy tego nie używałem w sumie, ale chyba na potrzeby odcinka jakiegoś tam któregoś zrobię. Tam w przyszłości. Także kupiłem sobie tutaj maskedbale. Silverowe oczywiście też, bo są trochę mocniejsze. Maskedbale są do craftowania, czyli możemy robić z nich lepsze rzeczy za pomocą rudy. W przyszłości oczywiście. A silverbole są właśnie lepsze od tych zwykłych, ponieważ... Ale jest właśnie tak, że z nich nie można nic zrobić. One już zawsze będą miały 9 obrażeń oraz 8 szans na krytyka. I tyle. Więc póki co maskedbale nie są takie super, ale w przyszłości będą. Okej, ty jesteś omówiony. Kogo jeszcze tu mamy ciekawego? W sumie nikogo póki co. Jeszcze się nikt nie wprowadził do mnie, ale co tam, dobra, do śpitolenia. Jak też widzicie, w ekwipunku mam coś takiego jak Enchant Sword, czyli taki jakiś dziwny magiczny miecz, który powoduje wystrzał magicznego miecza. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale całkiem fajny mieczek, muszę przyznać, patrzcie. Jak ładnie sobie możemy i atakować im w zwarciu oraz wystrzeliwuje magiczny miecz. Spoko, broń mi się podoba. I zaraz wam powiem, gdzie go znalazłem i skąd go mam w ogóle, nie? Dobra. Dlaczego zabiję? I oczywiście zrobiłem to, co mówiłem. Wywierciłem wielki, wielki tunel aż do samego Underworldu. Tak. I teraz możemy sobie spokojnie skiknąć w dół. O, uciekamy przed nimi. I teraz sobie będziemy lecieć na sam dół. Oczywiście jeszcze sobie tutaj staniemy w miejscu pewnym, dlatego że chcę wam powiedzieć właśnie, skąd mam ten miecz. Okej, lecimy. Obserwujemy sobie ładnie te wszystkie rzeczy, które tu są. O, już tutaj jesteśmy. Oczywiście właśnie znalazłem go w tym miejscu, gdzie jest ta piękna rzeźba. Najładniejsza na świecie. Właśnie pod nią był miecz. Ja tak se patrzę, coś niebieskiego leży. Tak trochę nie wyglądało to jak no, ruda czy coś. Myślałem, że to jest zabity nietoperz, ponieważ jak widzicie, on ma elementy niebieskiego oraz czerwonego. Myślałem, że to jest po prostu leżący, wykrwawiający się nietoperz, którego zabiłem, bo mnie tutaj denerwowały. Ale po zniszczeniu go wypadł mi Enchantment Sword. I takie, what the fuck, co to jest? Patrzę, Enchantment Sword, ci zatać się obrażam, wow. I strzela z laserowymi mieczami, nie? Mówię, what the fuck, nigdy tego miecza nie widziałem w tej grze. Miałem oczywiście, miałem taki sam miecz, znaczy w sensie identyczny w działaniu. Taki żółty, który wystawał żółte miecze i bił więcej troszeczkę. Ale on wypada z jakiegoś tam mopka po włączeniu hard mode'u, z takiego niebieskiego szkieleta. Tak, więc taka właśnie jest historia tego miecza. Znalazłem go przypadkiem i mi się bardzo podoba w sumie, bo mam teraz czym bić. Mimo, że on bije mniej od mojego zwykłego miecza, od Butchera, ale ma właśnie te laserowe miecze, które wystrzeliwuje, więc to jest spoko, nadrabia to. No i co, lecimy sobie niżej. Oczywiście wszystkich jaskiń, w ogóle żadnych jaskiń nie zwiedzałem, bo to sobie zrobimy na odcinku, czy tam gdzieś. Ale tam widzieliście złoto, niewykopane. Ja tylko drążyłem sobie tunel właśnie ten 2x2. Znaczy, wiecie, dwa szerokości, bo ile to on ma w długości, to ja nie mam pojęcia. Ale nieważne. Okej, okay, później sobie kiedyś tam pozwiedzamy te jaskinie wszystkie. No dobra. I jesteśmy na miejscu. Tutaj się właśnie zaczyna Underworld, dlatego tu przerwałem. I teraz sobie tu musimy ogarnąć troszeczkę, bo... przydałoby się trochę to, no wiecie, no upiększyć trochę, no takie jakby wejście do Underworldu, wiecie, żeby to było jakoś sensowniej, żeby to nie była taka zwykła, nie wiem, wygenerowana jaskinia, taka z dupy. Dlatego to ładnie upiększymy teraz coś. Okej, okay, sobie walnę stone'ową taką jakby podłogę, coś w tym stylu. I polecimy w taki sposób. Okej, okay, coś takiego. Pykniemy tutaj.
O tak, i tutaj będzie drugie pomieszczenie. Jeszcze nie wiem, co tu będę robił, ale z pewnością postawię jakieś sobie skrzynki w razie, żebym nie musiał wszystkiego targać na samą górę, nie? Żeby, wiecie, jakieś tam sobie rzeczy schować z tego Underworldu. Nie wiadomo, co tu znajdziemy. Znaczy, ja wiem, ale wiem, co tu mogę znaleźć, ale wy nie wiecie, dlatego jeszcze nie będę o tym mówił. Dobra. Tu sobie kolejną zrobimy. Taką w sumie dziwną rzecz. Nie wiem czemu, ale wygląda to w miarę atrakcyjnie, więc czemu by tego nie zrobić. Dobra. Tak mi mózg narzuca taką kreatywność, żeby coś takiego robić, więc robimy. Dobra. W ten sposób. I tutaj zakończymy sobie w taki sposób. Ok. To sobie tak trochę wydłużę. I tutaj będzie coś. Coś tu będzie na pewno. What the fuck? Co się tu dzieje? Helbaty. Ała! Jakieś kurde fireballe. O co tu chodzi? Diable. Czemu diabeł zawsze ma fireballe? O, siema. Co ty jesteś? Fire imp. Gacek. Tak zwany gacek przeze mnie. Dobra, pozbędę się tych batów. To jest właśnie najgorsze w piekle. Będę mówił o to pieku, nie Underworld, bo po prostu wygodnie mi się to wymawia. O matko, demon. On już jest za bananami. One są bardzo niebezpieczne i mocno biją. Nie wiem, ja założę się, że umrę tutaj nieraz. Więc już się możecie spodziewać tego, że w tym piekle sobie poumieram. Ponieważ jestem trochę za niski. Znaczy jestem za mało wyposażony, żeby sobie w piekle jeszcze radzić. Ła. Jak widzicie, kupi bat mi 21 do zdrowia zabiera. No, postaram się ich zabić. Nie. Dobra, ja się boję tego demona, bo on naprawdę dużo bije. Później możemy zdobyć właśnie z niego, jest chyba 1% na to, żeby on wypadnie z niego taka książka, która pozwala nam samym tworzyć takie właśnie banany. Hellbat Banner. Spoko, do mojej kolekcji banerów się jak najbardziej przyda. Fuck, no demonie. Jak ja cię nie cierpię, powiem ci szczerze, gościu. Okej, coś takiego sobie pakniemy. I tutaj oczywiście platformy, żeby się nie zdupczyć tam na dół do lawy. To byłoby najgorsze, co tu może być. Dobra, poświetlam sobie tu. Jak widzicie, piekło się charakteryzuje tym, że ma inne wole, czyli ściany. W własnym domu, nie? No widzicie, takie z lawą, nie wiem, tak wygląda jak lawowe robaczki na ścianach. Tak to zawsze wyglądało dla mnie, ale... Dobra. Coś takiego. Skrzynkę jakoś mam przy sobie? Chyba nie, ale dobra, workbench sobie pyknę tutaj. Czy ja mogę zrobić sobie skrzynię? Chyba nie, ale dobra, piec. O piecu też tu będzie trochę do gadania. Taki specjalny piec tu mogę znaleźć. Co to jest? Mogę to zrobić za pomocą aż bloków, tak? Aż z Pokémonów. Wieczny 10-latek, tak. O, oczywiście, że campfire tu postawię, ponieważ regeneracja mi się bardzo przyda. W sumie nie mam nic innego już do roboty. Dobra. Musimy tam jakoś zejść teraz. To nie będzie łatwe, uwierzcie. Te baty niebieskie są cholera nielubiane przeze mnie. W ogóle każdy bat w tej grze to... Możecie się zapytać każdego gościa, nie wiem, który gra albo nagrywa Terrarię, jaki jest jego znienawidzony przeciwnik. Jestem pewny, że w 95% odpowiedzą bat, albo hellbat, albo jakikolwiek bat. Uwierzcie mi, tak będzie. Wiecie co? Spróbuję sobie taki tunel walnąć, którym będę schodził w dół. O nie, fireballe znowu się zaczynają. Gacek walony. Nienawidzę tego gościa. Znaczy, to nawet gość nie jest. Chodź tu, cholero. Nie. Widzicie go? Kurde, nie. Fuck. On będzie tu przeszkadzał, gnój mały. Wracaj tu. Patrz, nawet tego głowy natrafić nie można, bo zygzakiem się porusza, no. Chodź tu. O, dobra, przesunął się. O, pięknie, że tu wyleciałeś, no i giń. Ale oczywiście jak na złość, kurde, drugi przylatuje. Dobrze, chociaż ten jest mniej wytrzymały. O Jezus. O Jezus! Dobra, ludzie, jesteśmy na dole. Jesteśmy pierwszym z okiem piekle. Myślałem, że tu będą jakieś gary ze smołą, czy diabły będą tu latać, ale tu nic. No czy w sumie diabły tu są, jak widzieliśmy. Dobra, zatkam sobie tą lawę tutaj, bo nie chcę się tu wpierniczyć przypadkiem. Jak widzicie, w piekle są takie owe domki, a w domkach są fanty, które będę chciał bardzo, bardzo wydostać. Ciem tak w dupie, nie powiem, ale ja chcę wciąż zrobić mój tunel, żeby móc wrócić do góry w razie czego. A jakby się dużo przyjaciół tutaj namnożyło.
No właśnie. Cholera jasna. Powiem, no, w sumie to z piekło, więc gorąco jest. Jeszcze ten demon ma ciekawą historię, bo on będzie dosyć istotny w tej grze. Istotny ogólnie w dalszej części gry. O. Okej, okay, panie demon. Jeju, przeniosły dwóch batów. Oho, nie, 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 nie. Muszę go. Dobra, zdodżowałem jego dwa strzały, a teraz gin. Kurde, ile to bije. Ja nie powinienem tutaj się jeszcze bawić w tym piekle, szczerze mówiąc wam powiem, ale chcę posunąć rozgrywkę do przodu, jak najszybciej. Dobra, bo już w sumie zrobiłem dom. Trochę się tam ogarnęliśmy w Crimsonie, więc nie pozostaje nic innego. Dobra, trzy strzały i spadasz, tak? Tak. Trzy strzały i zmienia pozycję, zawsze tak jest. No dobra. Ja mam tu trochę problemów z nimi. Jezus Maria, no co to jest? Dwa ognie? Dwa ognie mi chcecie wziąć? Szczerze. Bo zaraz sobie skoczę po prostu w dół i tyle będzie, bo widzę, że tu nie ma sensu najmniejszego. Dobra. Kurde. Nigerski. No. Bacie. Dobra, wiecie co? Wyjdę. Dlatego, że jak wejdę z powrotem do gry, to będę mógł sobie odrodzić się na górze. Nie będę się wdrapywał pół godziny. Więc dobrze. Okej, jesteśmy. Zrobiłem tak tylko po to, żeby sobie hajs schować. Ale ponieważ mam 17 golda, to jest jak na ten etap gry całkiem dużo. Nie chciałbym przypadkiem tego stracić, szczerze. Okej, silverka jeszcze tu wsadzimy. I tyle. Bo ja gram właśnie na tym poziomie trudności, że po zabiciu mnie wypadają ze mnie pieniążki. A to i tak dużo wam powiem. Bo wyższe poziomy to jest tracenie EQ. A jeszcze wyższy poziom. Nie możemy umrzeć ani razu, czyli hard mode taki. Gry. Hardcore. O, hardcore mode to się tak zwie. Nie możemy umrzeć ani razu, ponieważ nasza śmierć kończy się usunięciem save'a i straceniem postaci. Więc to jest całkiem wymagający poziom, więc może kiedyś sobie go zrobimy. Ale póki co gramy sobie pierwszą terrarię, pierwszy sezon terrarii, bo pewnie jakieś inne jeszcze będą. Czy to multiplayer, czy to jakaś customowa mapka zrobiona przez ludzi. Więc jeżeli się znacie na jakichś customowych mapkach i wiecie, że jakie są fajne, to podsyłajcie mi. Jakoś tam pod filmami i zawsze mogę coś takiego zrobić. Okej, okay. Póki mam chwilę spokoju. Walnę sobie ten tunel tu. Robiłem go w sumie na przyspieszeniu. Pewnie już widzieliście ten odcinek. Że sobie nagrywałem, jak sobie drążyłem właśnie ten mój tunel do piekła. Też musiałem się bawić właśnie w ten sam sposób jak teraz. Czy tu będzie skeleton worm? O matko boska. Dobra. Kurde. Nie. To jeden z też właśnie teraz trudniejszych przeciwników, jak dla mnie. Oła. Dobra, kiedy będziesz wychodził? Dobra, leci. Ale jak mam taki sword, to bez problemu. Dobra. Nie będę się bawił w sumie w ten tunel. Nie będę go drążył, bo to nie ma sensu. Znaczy, ma sens, ale nie chce mi się to robić po prostu. Dobra. I teraz sobie przeszukujemy wszystkie tutaj domki w znalezieniu owego pieca. Hellstone'owego pieca. Okej. Okay. I teraz przynajmniej sobie też pozbieramy drop. Dobra. I wezmę sobie też te pochodnie. Demontorcze, bo są bardzo ładne. Zmieniają kolor. Jeszcze wam to pokażę przy okazji. Dobra. I też przyszliśmy tu głównie zbierać Hellstone. O, proszę bardzo. Tylko z Hellstone jest jeden problem. To jest najtrudniejsza ruda do wydobycia. Czemu? Ponieważ niszczenie klocków Hellstone'u powoduje, że wypada z niego lawa. Z każdego klocka. Ała, Hellstone'u wypada klocek lawy. Nie, mój demon! Nie! No i co teraz? Żałoba. Minuta ciszy dla mojego demontorcza. Tak czy inaczej. Dobra. Muszę się tego worma pozbyć, bo on mnie to będzie denerwował. Leci. Dobra, jeszcze raz tu przyleci, będzie koniec z nim. Ła! No dobra, może nie. Jestem trochę w głupiej pozycji walcząc z nim, więc niedobrze. A, ale dobra, jest git. Dobra. Właśnie dlatego, że Hellstone jest. Właśnie dlatego jest najtrudniejszym rudą do wydobycia, ponieważ. No, nie możemy wydobywać go normalnie, ponieważ lawa nas spali. Ale, znaczy w sumie są potki. Obsidian potki się nazywają, które możemy też dostać właśnie z tych słoiczków. Czy ja dostałem taki? Nie, niespecjalnie, ale mam nowy fajny banner, świetnie. Poukładam sobie je.
Torcza sobie dam tu. Fire Blossom nie chcę w sumie. Ty się napalasz na mnie, coś widzę. Ale dobra. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie karm tego ścian moimi torczami takimi ładnymi. Te używaj. Na tworze ich mam mało. Aha, dobra, potrzebuję więcej sera, mój panie. Obsidian lamp. A tak bardziej to potrzebuję drewna. Drewna? Tja, nie mam drewna na zapałki. No niedobrze, dobra. Pozbędę się ciebie. Dobra, nie trafił mnie, świetnie. Ładnie załatwiony. O, i tu mamy halestone jeszcze. Dobra. Jak już mówiłem, istnieje podka Obsidian Potion się nazywa, która umożliwia nam chodzenie po lawie, pływanie w lawie. Ale na określony czas, chyba na około 5 minut, umożliwia nam pływanie sobie swobodne w lawie. Więc jeżeli bym taką gdzieś tu wydropił, to byłoby całkiem fajnie. Ale baner wezmę. Każdy baner będę zbierał. I fajna sofa. Obsydianowa sofa. Bardzo ładna, strasznie mi się zawsze podobała, dlatego ją biorę. Tak jak już to z Nekresem kiedyś sobie graliśmy. Zawsze jak do Hellstone, znaczy do Underworldu, do piekła chodziliśmy. Zawsze się śmialiśmy, że o, Zoku będzie kradł zegary z piekła. No, bo zawsze jak chodziliśmy do piekła, jak graliśmy, to zawsze każdy zegar brałem, wszystkie zegary z piekła podpierdoliłem. Się później się śmialiśmy, że Zoku będzie sprzedał na aukcji obsydianowe zegary z piekła. No, więc w tym podejściu też sobie nie omieszkam wziąć jakiegoś fajnego zegara z obsydianu, ale nie będę już tak łapczywie brał wszystkie, tylko wezmę sobie jedno do ozdoby. Okej. Okay. Demon torcha zgarniam, oczywiście. Lampy też, ponieważ to jest ładna dekoracja. Siup. O! I mamy demona voodoo. Voodoo demon. O co z nim chodzi? On trzyma taką voodoo laskę. Lalkę. Która po wrzuceniu do lawy przywołuje bossa. Bossa, który jest bardzo znaczący dla tej gry. Bo ten boss jest jakby... On jest przełomem w tej grze. O, on powoduje, że będzie hard mode, czyli będzie trudniejsza wersja gry i zarazem ciekawsza. Ale póki co nie mam po prostu najmniejszych szans, żeby go pokonać, dlatego to w przyszłości. Póki co sobie tu przyszliśmy zabrać Hellstone, żeby zrobić sobie armor. Oczywiście EQ z Hellstone'u. O, i mamy genialne strzały, Hellstone'owe strzały. To są takie jakby rakiety, bym powiedział. Po styknięciu z wrogiem powodują wybuch. Bang. Czyli wybuch obszarowy, boże. Języka mi zabrakło. Okej, okay, zbieram kolejne demon torcze. Bo są po prostu genialne. Hell Tower banner. Hell Tower? Gdzie to jest? For fuck's sake. Gdzie mi się... Tu jest. Nie, to nie to. Tu jest, boże. Hell Tower, no. W sumie to przypomina mi mapę z tego. Z Team Fortressów, no. Okej. Okay. Tutaj bierzemy to. W sumie przekopię się tutaj, bo chcę tego Hellstone'u, bo za dużo go tu jest, żeby go marnować. Oczywiście Obsidian Brick też jest bardzo ładny, Obsidian tymi brickami. Więc też będę chyba go chciał wziąć, ale to nie będę tego robił pewnie teraz. Tylko jakoś sobie poza nagraniem go nazbieram, bo takie robienie odcinka, żeby zbierać na przykład takie mało znaczące surowce pokroju właśnie bricków czy dirtu, to myślę, że to nie jest takie bardzo ciekawe. Dlatego będę robił mniej więcej takie odcinki, żeby na nich coś się posuwała gra do przodu. Na przykład właśnie zbieranie Hellstone'u. To jest bardzo, bardzo, bardzo mocne przesunięcie gry do przodu. Kurde. O matko! O! Ale mi dupę spiekło, boże. A wychodzicie na solarium. No, nie rozumiem was. Wbijacie, znaczy bierzecie łopatę kilo, przybijacie się aż na sam dół. No i macie darmowe saunę, znaczy darmowe solarium. A jak wierzcie mi, to bardzo, bardzo dobrze działa. Dobra. I właśnie dlatego tutaj wsadziłem hajs, żeby uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji jak ta. Dobra. W sumie muszę się tu opróżniać. O, do tej skrzyneczki będę sobie chował rzeczy z obsydianu. Jak lampy, sofy, zegary. He, obsidian clock. I briki. Oraz wazy. I torcze. I wszystko w sumie. Tak. A w sumie nie. Banery będę chował do specjalnych. Do specjalnej skrzyni na banery. Tymczasem. Tu jeszcze jest baner. Mamy Hellstone. Hellstone nie chowam.
ponieważ nie widzę w tym sensu najmniejszego, ale sobie tu schowam banery. Nie tu. Aha, właśnie. I jeszcze bijąc, znaczy rozwalając sobie, znaczy robiąc ten dół, ten tunel w dół, spotkałem sobie śmiesznego mobka, który się nazywał Wizard, czyli mag, i wydropiłem sobie z niego czapkę Wizard Hat, która ma 15% większych obrażeń magicznych z naszych różdżek, których akurat nie mam. Oraz spotkałem ciekawego mobka, który miał czapkę Franklina, Top Hat. Miał 150 jednostek zdrowia. I no, był trochę, trochę silniejszy, ale dropnął czapkę. Więc fajnie. Będzie czapka na będzie czapeczka na manekiny. Tak. Dobra, tutaj takie banery. Tu będą z mobków. Będę jakoś tak chronologicznie to układał tutaj. Ale dobra. O, jeszcze mam gigapotkę. Help Potion. Dobra, większa potka. Na pewno dostałem ją ze słoiczków na dole. Ale lecimy tam z powrotem. Wykopywać Hellstone oraz szukania fajnych rzeczy, nie? Jeszcze tam są ciekawe inne rzeczy, o których wam jeszcze nie powiem. Dopiero powiem, jeżeli je zobaczymy. Jest to całkiem możliwe. Bęk, ale to fajnie wygląda. Bo chciałbym tak prosto rzucić, żeby on ze mną spadał. O, idealnie. Patrzcie, jak zajebiście to wygląda. Uciekam ci. Prędzej czy później się rozbije, bo już skręca na lewo. I no, halo. No, chcę to widzieć. O, i tu mam jeszcze grzybiarnię. Czyli biom z glowing mushroomami, czyli świecące grzyby. Też bardzo ważne grzyby. I je umówię w następnym odcinku pewnie, bo... Brawo, Zoku. Wykorzystałeś double jumpa ze swojej chmury w butli, żeby widzieć, jak pieprzona wiązka twojego beam sworda rozbija się o ścianę. Tymczasem ty, idioto, rozbiłeś się jak kompletny noob. O sam koniec twojego tunelu za 3200. Jak się z tym czujesz? A zajebiście. No. O nie, nie powtórzę tego błędu. Dobra. Lecimy sobie niżej. Fajnie się tak spada, szczerze. Zawsze mnie to jarało w Terrarii, że zawsze jak właśnie robiłem sobie zajście w dół, to zawsze sobie tak spadałem. Oczywiście tak spadać można tylko i wyłącznie jeżeli na dole mamy wodę, która nas nie zabije jak mnie przed chwilą, albo mamy grappling hooka, o takiego, albo topas hooka, ważne żeby był hook, albo mamy właśnie cloud in a battle, czyli chmurę w butelce. O tym biomie grzebowym sobie porozmawiamy w następnym odcinku. Okej, spadaj. Świetny ten strój jest, bardzo mi się podoba, że go znalazłem. O, panie Robalwon. O. Ciekawe. Dobra. Spadam niżej. Woohoo! O nie, fire slimy won. Nie lubię ścierwa. O, to jest zajebiste. Jebcie, dziadzie jeden. Zajebiste są te strzały. Dobra. Tędy żeśmy szli. Krzesełko też sobie w sumie podpierdzielę. Tam szatan się nie będzie gniewał w sumie. A nawet jeżeli to wydupię, to mam szczerze. O, nasze moce się zderzyły niczym w Dragon Ballu. O, zajebiste. I tak z góry mówię, żeby uniknąć, znaczy w sumie nie uniknąć, ale żeby odpowiedzieć już. Nie lubię Dragon Balla. Nigdy nie oglądałem Dragon Balla. Znaczy, próbowałem, ale to nie dla mnie. Nie podoba mi się. I tyle. Tak, żeby... Na przykład jak ktoś ma pytanie do mnie, czy lubię Dragon Ball, czy oglądałem to? Nie oglądałem, nie miałem... Znaczy oglądałem, ale... Tak niedużo. Po prostu mnie to nie przyciągnęło. Nie lubię. Po prostu... No, po prostu mi się nie spodobało i nie lubię. Tyle. Nie mam pojęcia, dlaczego ludzi to jara. Nie chcę wiedzieć w sumie. No, ale cóż. Okej, rozbijamy słoiczki i zgarniamy fajne, świecące lampki. O nie, ty jesteś moja. Cyk. Świetnie. Dobra. Zgarniamy wszystkie fajne rzeczy stąd. Raz. Kurde, panie. Nie nerwuj mnie. Dobra, i zbieramy Hellstone oczywiście. Dobra, i mam nadzieję, że macie gorącą herbatę przygotowaną do odcinka. Zachęcamy do picia herbaty. Tak, kiedyś będę reklamował później herbatę jakąś, jak mi zapłacą. Bo herbata jest zajebista i trzeba ją pić. Oczywiście, no, znaczy herbata jest zdrowa. Tak myślę, że jest zdrowa. Jest zdrowym trunkiem i stosunkowo lepszym niż jakaś Coca-Cola czy Pepsi czy coś takiego. Oczywiście nie tak, że jestem hipokrytą, nie? Oczywiście ja też lubię się napić takiej coli czy coś zimnej,
ale no nie zawsze, tak bardzo mało w mojej ilości. Lepiej się napić herbaty, szczerze mówiąc. Lepiej, bo zdrowiej, oraz herbata jest po prostu dobra. To jest jeden z napojów, który jest taki dobry, no. Nie wiem, jak to nazwać, ale no może to nie wiem, no z dzieciństwa mi stało, bo w dzieciństwie zawsze herbatę żłopałem jak chory. Po prostu herbata z cukrem zimna to jest coś niesamowitego. Nie wiem, może się jaram z czymś zwykłym, jak herbata, ale ona ma tak specyficzny smak, taki dobry. Nie wiem, nie wiem jak to wyjaśnię, po prostu jest bardzo smaczna. Dlatego zachęcam do picia jej. I wiem, o Jezu, alarm, zaraz mnie tu zatopi i będzie tyle. Zockiej, że to... Ketchup mnie zabił. Dlatego nienawidzę Hellstone'u kopać, jeżeli nie mam obsidianowej poty położona. O czym ja to? Mówię coś o herbacie. Że jest dobra, tak. Przypomnij sobie z oku. Że pijemy ją w dzieciństwie, tak. Te sprawy. Myślę, że jest zdrowa, tak. Dlatego zachęcam ją, żeby ją pić. Żeby ona była naszym substytutem, jeżeli Coca-Cola czy coś takiego napakowanego sztucznymi cukrami typ, nie? No po prostu lepiej sobie zwalnąć herbatę, ponieważ mam ją pod ręką. Jeżeli nie lubicie gorącej, tak jak ja w sumie, znaczy nie, czasem lubię gorącą, ale w niej mało się zdarza, że chcę gorącą. To zróbcie sobie litrowy garnek, czy tam przelejcie sobie to do dzbanuszka. I zawsze mieliście sobie taką herbatę fajną. To jest myślę fajna sprawa. Niż wydawać tam szóstkę, czy tam prawie 5 zł, czy 5 zł jest czymś na Coca-Coli, na 2 litry Coca-Coli. Też wolę sobie kupić pudełko herbaty i mieć to na, nie wiem, 2 tygodnie. No bo nie oszukujmy się, taka butelka coli na ile nam starczy, na 2 dni? No właśnie. Dobra, więc... Więc herbata to klucz do sukcesu, czy coś. I zawsze się lepiej... O, i to jest właśnie taki tip. Jeżeli nie pijesz herbaty na moim odcinku, to nie wiesz, jak ten odcinek naprawdę wygląda. Bo tylko ci prawdziwi widzowie, którzy piją herbatę, oni wiedzą, jak ten odcinek wygląda naprawdę. I jeżeli nie piłeś jej nigdy, to nawet nie wiesz, co tracisz. To jest po prostu idealnie, żeby się napić herbatki takiej dobrej dla odcineczka. Okej, Hellstone, nie chodź do mnie. Tu się chyba nic nie stanie. A, podsadza się tu. Come on. No, nie mogę tam niżej. Serio. No cóż. Dobra, nieważne. Czy tu coś leży, jakiś Hellstone? Nie. Aha, tu jest mój nagrobek. Pewnie z oku idioto lawa cię zabiła. O, właśnie, jak zaraz mnie zabije znowu. Nie. Gacek. Cholerny gacek, no. Ty chamie jeden. Zaraz ci tam przyjdę, jak ci lutnę. Kurde, marnie skończysz, kolego. Dobra, damy mi ten Hellstone. O nie, no gościu, doigrałeś się, hono tu. Fuck. Nie spalę się, prawda? Nie spalę się. Nie. Karwasz, twarz, barabasz. Dobra. Myślę, że nie będę was zanudzał już iściem tam. Chyba, że w następnym odcinku. Tymczasem kończę odcinek. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało, że wypiliście fajnie herbatę i spędziliście bardzo dobrze czas. Mam nadzieję oczywiście, że nie był on zmarnowany, tylko fajnie spędzony. Jeżeli ci się spodobał film, możesz zawsze napisać komentarz, co o nim sądzisz. No i tyle chyba. No, więc do następnych odcinków. Na razie.